Hej, siemano, z tej strony będzie Katolik, a to jest kolejny odcinek z gry Rappers z serii Od Zera. Niestety w tym odcinku nie ma z nami Nikarda. Niestety. Mniejsza z tym. W dzisiejszym odcinku nie pójdziemy do lochów, nie będziemy zdobywać poziomu, lecz zajmiemy się naszym ekwipunkiem. Jako że zaczynamy od zera, nie mamy własnych zwierzaków, trzeba było przeznaczyć pieniądze lub czas na oswajanie kart, tak? Zwierzaków, oswoić jakiegoś fajnego zwierzaka, który nam pomoże w przyszłej podróży po świecie Rappers, po kontynencie Rappers oraz ulepszeniu broni i zbroi, żeby była o wiele mocniejsza. Także pierw zaczniemy może od ulepszania. Co by tu mogli ulepszyć? Co by nam najlepiej pasowało ulepszyć? Szczerze powiedziawszy, żeby najwięcej bonusów dostać, to ten hełm, bo jest plus plus. Także, żeby ulepszyć przedmiot, potrzebujemy przedmiot, który chcemy ulepszyć. Wkładamy go w zakładkę ulepszenia, w główne pole, a potem w pole materiałów, w przypadku elementu zbroi, kostkę obrony danego poziomu. Tu jest kostka obrony stopień drugi. Stopień drugi dlatego, że to jest poziom drugiego, że to jest przedmiot drugiego stopnia. Pierwszy stopień jest do poziomu 20, wszystkie itemy do poziomu 20 są stopnia pierwszego. Wszystkie od 20 do 50 są drugiego, od 50 do 80 są trzeciego, czwartego są od 80 do 100, od 100 jest do 125, od 120 do 156 i wszystko co jest powyżej 150 już jest poziomu 7. Tak więc ulepszamy. Mamy 5 kostek, mamy 5 prób. Udało się. Udało się. Dobrze. Robimy dalej. Im wyżej nam się uda, tym lepiej. Plus 3. No ogólnie już... już sikam w gacie, jeżeli uda nam się plus 5. Jej! No i niestety. Efekt nieudanego zaklinania. Przedmiot nie może być ubrany lub użyty. W tym momencie straciliśmy przedmiot i nie mamy hełmu. Cóż, nie będziemy się tym martwić. Zakładamy naszą broń i kostkę uderzenia. Zobaczymy, czy uda nam się umieścić w niej aż 3 kostki uderzenia. Udało się. Także tutaj mieliśmy więcej szczęścia. Dostajemy dodatkowo plus 27 ataku fizycznego i plus 9 ataku magicznego. Jak widzimy, na następny poziom zaklinania byśmy dostali tego 36 ataku fizycznego, ataku magicznego plus 12 by było. Dobrze, także załóżmy swoją broń, to tyle ulepszania takiego. Teraz przejdziemy do kowala, ulepszymy szybko sobie broń na wyższy poziom. Nie wyniesie nas to dużo, a szczególnie po ostatnich zarobionych pieniądzach. I to by było tyle z ulepszenia przedmiotu w normalny sposób. Ulepszania przedmiotów, tak? Rozwiniemy naszą postać, jeszcze pójdziemy do depozytu, bo tak jak w depozycie schowałem nasze karty bestii, które... karty bestii... Kurczę. Które otrzymywaliśmy co 5 poziomów, tak? Więc wyciągnę je, taką wartość, jaką powinien mieć, patrząc na poziom 40, wybranego zwierzaka. Tylko które to jest teraz? O, zwróć elementy zabawek, daj wszystkie. Super, powrót. Weźmiemy sobie jeszcze wzmocnienia dodatkowe. Dodatkowe wzmocnienia, żeby nie było. O, już jest na poziomie 5, także tutaj jeszcze... na poziomu 5. Wzmocnienia, nasze wzmocnienia. Aby nas wzmocniło, byśmy byli silniejsi, szybciej nam szło oswajanie. Także ten odcinek nie będzie długi, nie wiem. Będzie miał 10, 15 minut, 20 minut. Będzie krótkim odcinkiem, ponieważ dużo tutaj się nie będzie działo tak naprawdę. Ewentualnie jeszcze moglibyśmy pójść na aukcję i sprawdzić zwierzaka do 3 milionów. 600 tysięcy?
3,5 miliona, tak, 3,5 miliona sądzę, że to jest wystarczająca ilość, jaką mogę, maksymalna ilość pieniędzy, jaką mogę przeznaczyć na zwierzaka do tej postaci, ponieważ dysponuję 3 milionami 600 tysięcy, 618 tysięcy 360 rupiami, tak? I to jest... I też muszę mieć jakieś pieniądze na teleport. Także patrzmy, 15 milionów najtańszy na tej stronie. Jest ich 30. Dobrze, tutaj taniej niż 28 nie znajdziemy. Dobrze. Kolejne puste karty. Ta. Wiecie co? Zrobię to w prostszy sposób. Blue. Ile? 800 tysięcy kosztuje niebieska wróżka. Dobra. A może... Hałka. Ile kosztuje? Ile hałka kosztuje? Kosztuje 12,5 miliona. Dobra, nieważne. Uni. Unicorn. Kosztuje... Fresh. Nie ma złapanego fresha. Super. Nightmare. Ile będzie kosztował? 25 milionów. No dobrze, skusimy się na niebieską wróżkę z powodów tego, że leczy. Moglibyśmy ich oswajać, ale sądzę, że nie pójdziemy. Dlaczego kupuję dwie? Bo mogę. Bo mogę. Bo mnie stać i dwie mogę połączyć w jedną i stworzyć stan wzmocnienia. Będzie sieć mocniej leczyła, będzie miała dodatkowe umiejętność na poziomie 60, chyba dostaje ulubienie z wróżek. Za każdy poziom wzmocnienia poziom tej umiejętności, który podwaja nam siłę leczenia, którą rzuca ta wróżka oraz każdego innego rzucanego przez inne zwierzaki oraz postacie, zakup przedmiotów, Soul Crystal. I tak, żeby połączyć bestie, potrzebujemy dwóch tych samych bestii. Tak jak tutaj w tym przypadku jednej niebieskiej wróżki i drugiej. Otworzyć pole do ulepszania, wsadzić jedną niebieską wróżkę w pole główne, a drugą w pole materiału. Następnie potrzebujemy kupić u mistrza bestii. On znajduje się w tym miejscu, tak, w horyzoncie, w tym miejscu i kupić od niego spajacz dusz, Soul Catalyst, Jezu, myślałem, że już nie wymówię tej nazwy i potrzebujemy go wsadzić także w pole materiału. Następnie klikamy ulepsz, jeżeli nam ulepszenie się powiodło, mamy wróżkę oto z takim znaczkiem. Oraz jak na nią najedziemy, mamy napisane stan wzmocnienia pierwszego. Także możemy teraz sobie przywołać taką wróżkę na start, na sam poziom pierwszy ma ona 9 punktów punktów profesji, punktów umiejętności, które otrzymuje, gdy bez stanu wzmocnienia pierwszego ma ona 1 punkt. Co każdy stan wzmocnienia dostaje ona 8 punktów dodatkowych na sam początek oraz... Tak, na sam początek. Dodatkowe 8 punktów na sam początek za każdy stan wzmocnienia. Czyli 8 razy 5, 41 punktów by tutaj widniało. Jak widzicie, tutaj ma kolega syty niebieską wróżkę na poziomie 158, czyli R7. Syty w nie wiem ile, prawdopodobnie 5. R7. No super. Wypije R7, syty w 5 i spoko. Ma wskrzeszenie, ma ulubieńca wróżek i jest good. Co dalej? Pójdziemy sprzedać sobie jeszcze te skrzynki. No i szkoda mi trochę tego hełmu, że się nie udało na plus 5. Trochę tej obrony byśmy dostali, no ale nie zawsze wszystko się udaje. Także sprzedamy sobie go. Przydamy sobie wszystkie skrzyneczki.
decydujemy. Sprzedało się. Podejdziemy do depozytu. Schowam. Otóż te... teraz będzie lag. Schowam te przedmioty, ponieważ mi są one zbędne w tym momencie. No, szybciej tę pozycję załaduj. I co? No, w tym momencie... W tym momencie mogę z wami się pożegnać, bo tak naprawdę nie mam jak dalej ulepszać naszej postaci. Nie mam żadnych kamyków do ulepszenia. Z depozytu nie chcę niczego wyciągać takiego, czego nie zdobyłem i nie wsadziłem tam. Oswajać. Oswajać już nie jest nam potrzebne, ponieważ kupiliśmy dość tanio naszą niebieską wróżkę. W sumie jeszcze byśmy mogli wyjść na dosłownie chwileczkę poza obszar miasta i dobić jej 10 poziom, aby rozdać pierwszą umiejętność leczącą, tak aby już mogła nas w jakiś sposób leczyć. I potem zaraz będziemy kończyć, ponieważ nie mogę nic wam więcej zaprezentować. Tak, to będzie troszeczkę, tak jak mówiłem, troszeczkę krótszy odcinek serii od zera, ponieważ jednak to ulepszanie chciałem wam pokazać, jak to się robi. Po drugie, że może się nie udać. I tylko to ulepszanie przedmiotów może się nie udać, bo u kowala poziom 10 zawsze damy radę. Ulepszanie, zrobienie stanu wzmocnienia zwierzaka. No i ogólne ulepszenie, no w tym przypadku małe, ale na wyższych poziomach będziemy troszeczkę więcej czasu, może nie czasu, może będzie to bardziej przyspieszone, czy coś, ale więcej rzeczy będziemy ulepszać niż jeżeli teraz. Jaka ciekawostka, ten koleś chciał zamienić tego gnola STW2 w 155 level, warty 250 milionów max za tyrana śmierci, który jest wart ponad miliard. Można? Można. Tak sądzę, że dwa potworki, trzy potworki powinny starczyć, żeby nasza wróżka wyekspit tutaj do poziomu 10. Tak, na pierwszego potworka dostała ona 5 poziom. Tutaj kolejny. O nie, to zwykły jest. To tutaj poziom 7. I tego mistrza jeszcze zabijemy. I powinno być Gites. Tak, będzie Gites. Tak, ma poziom 11 aż. Także, żeby rozdać punkty i na szybkości jeszcze wam powiem, żeby rozdać punkty umiejętności jakiemukolwiek zwierzakowi, jest to skrót klawiszowy E. Wtedy otwiera nam się, musimy mieć oczywiście zaznaczony tutaj naszą bestię. Musi być takie niebieska obwódka. O, niebieska obwódka. Klikamy E i wyświetla nam się coś takiego. Są umiejętności aktywne i pasywne, które tam dodają pewne statystyki, tak, obrażenia, atak, obronę. No i tutaj mamy pierwszą modlitwę. Aby nasza wróżka z niej korzystała, musimy ją sami aktywować, tak? Musimy jej rozkazać, żeby to zrobiła. Możemy na dwa sposoby, mieć cały czas otwarte to okienko lub po prostu przeciągnąć na pasek umiejętności. Po wybraniu celu, chyba nawet bez wybrania celu, będzie ona nas leczyła. Automatycznie jest ustawione teraz, iż wróżka będzie leczyła swojego właściciela, nie sama siebie po... Nie, sama siebie leczy. No dobrze, to coś dziwnego, bo mój leczaj mnie leczy za każdym razem. Ale mniejsza. Wtedy klikamy na siebie, klikamy umiejętność i leczy ona nas. Lub klikamy na potworka, klikamy na atak i nasza bestia atakuje przeciwnika. Także to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o ocenieniu filmu, komentowaniu filmu. To bardzo pomaga w rozwoju kanału, jak i naszej wspólnej zabawy. I do zobaczenia w następnym odcinku. To by było na tyle. Cześć, pa!